Doktor miał jednak słuszność. Dobrze zrobiliśmy, przeniósłszy się do Warszawy. Naprzód łatwiej tu o wszelką pomoc. Powtórę, tu można nie przyjmować żadnych wizyt. W Płoszowie zaś byłoby niepodobna zawracać ludzi od ganku. A niezawodnie różni znajomi wybraliby się z kondolencją. Na koniec w Płoszowie już wytworzyła się jakaś tajemnicza i ponura atmosfera, w której moje usiłowania, by nadać rozmowom ton wesoły, stały się czymś rażącym. Przypuszczam, że tego nastroju nie unikniemy i w Warszawie, ale tu przynajmniej umysł anielki będzie zajęty i rozerwany tysiącem tych drobnych wrażeń, których dostarcza życie miejskie, podczas gdy w takim płoszowie byłaby uważniejszą na wszystkie zmiany, jakie by mogła w otoczeniu dostrzec. Na ulicę nigdy nie będzie wychodzić sama i będzie wychodziła mało. Doktor nakazuje jej wprawdzie ruch, ale znalazłem już na to radę. Za stajniami domu mam dość obszerny ogród z drewnianą galerią przy murze. Każe tę galerię oszklić i tam będzie w zimie, a zwłaszcza w czasie niepogody, miejsce przechadze kanielki. Okropnie jednak męczącą rzeczą jest ten ciągły strach, który nad nami wisi. 15 listopada. Jak to się stało? Dlaczego? Skąd jej jakiekolwiek podejrzenie mogło przyjść do głowy? Nie mogę zgadnąć, a jednak przyszło. Dziś, przy śniadaniu, podniosła nagle oczy, i spoglądając na nas bacznie po kolei, rzekła: Nie rozumiem, co to jest, ale mam takie wrażenie, jakbyście coś ukrywali przede mną. Ja uczułem, że bledne. Pani Celina zachowała się jak najfatalniej. Jedna poczciwa, kochana ciotka nie straciła przytomności i poczęła natychmiast zrzędzić na anielkę. Owszem, owszem, rzekła, ukrywaliśmy ci dotąd, że cię mamy za niemądrą główkę, ale dłużej ci tego nie będziemy ukrywali. Leon wczoraj mówił, że się nigdy nie nauczysz grać w szachy, bo ci zupełnie brak zmysłu kombinacji. Ja, ochłonąwszy, pochwyciłem oczywiście ten wątek rozmowy i począłem śmiać się i żartować. Anielka odeszła niby uspokojona, byłem jednak pewien, żeśmy nie zdołali rozproszyć zupełnie jej podejrzeń i że moja wesołość mogła się jej wydawać sztuczną. I ciotka, i pani Celina były ogromnie przestraszone, a mnie ogarnęła rozpacz, bo od razu ujrzał całą bezowocność naszych wysiłków. By rzecz utrzymać długo w zupełnej tajemnicy. Przypuszczam, że obecnie Anielka posądza nas tylko o to, że ukrywamy przed nią jakieś niepomyślne wieści finansowe, ale co będzie, gdy przez tydzień, dwa, miesiąc nie przyjdzie żaden list od Kromickiego? Co jej wówczas powiemy? Czym wytłumaczymy jego milczenie? Koło południa przyszedł doktor. Powiedzieliśmy mu zaraz, co zaszło. On zaś począł powtarzać swoje poprzednie zdanie, że trzeba jednak powiedzieć Anielce prawdę, bo, rzekł, naturalnie, że pani Kromicka zacznie się niepokoić wkrótce brakiem listów i będzie czyniła wszelkie najgorsze przypuszczenia. Ale ja usiłowałem oddalić jeszcze te ostateczności, powiedziałem, że w najgorszym razie ten niepokój przygotuje ją właśnie do wiadomości. Tak, tak, odrzekł doktor, ale długi niepokój źle przygotuje organizm do przejścia, którego czeka, a które prawdopodobnie w pomyślnych warunkach nie byłoby zbyt łatwe. Może to być prawda, a jednak we mnie serce po prostu zamiera ze strachu. Wszystko ma swoje granice, a zatem i odwaga ludzka. Coś jest we mnie, co się temu rozpaczliwie sprzeciwia i opiera, i boję się jakiegoś głosu, który mi mówi, nie. Tymczasem te panie już są prawie zdecydowane, żeby jej jutro powiedzieć całą prawdę. Ja nie chcę się w to wdawać. Nie miałem pojęcia, że człowiek może się czegoś bać do tego stopnia, ale tu przecie o nią chodzi. 16 listopada. Do wieczora było dobrze. Wieczorem przyszedł nagle krwotok, a ja mówiłem: trzecia w nocy. Usnęła teraz, doktor jest przy niej. Muszę być spokojny. Muszę. To dla niej potrzebne, żeby ktoś w domu nie stracił głowy. Muszę. 17 listopada. Doktor mówił, że pierwszy okres choroby rozwija się prawidłowo. Co to znaczy? Czy to znaczy, że ona umrze? Gorączka niewielka. Tak podobno zawsze bywa przez pierwsze dwa dni. Przytomność ma zupełną, odczuwa ogólny roztrój i osłabienie, ale mało cierpi. Doktor uprzedził nas jednak, że następnie gorączka może dojść do czterdziestu stopni. Przyjdą wielkie boleści, mdłości, opuchnięcie nóg. To nam obiecał. Niechże przyjdzie także i koniec świata. O Boże, jeśli to ma być na mnie kara, to przysięgam, że odjadę. Nie będę jej widział nigdy w życiu. Tylko ty ją uratuj. 18 listopada. Nie byłem u niej dotąd. Waruję przy jej drzwiach, ale nie wchodzę, bo się boję, że mój widok pogorszy jej stan i wzmoże gorączkę. Chwilami przychodzi mi do głowy straszna myśl, że mogę wpaść w obłęd. I zabić Anielkę jakim porywem szaleństwa. Dlatego zmuszam się do pisania i będę pisał ciągle, bo mi się zdaje, że się przez to opanowywam i trzymam na wodzy zmysły. 19 listopada. Słyszałem przez drzwi jej głos i jej jęki. W tej chorobie boleści są straszne. Według doktora to jest zwykły objaw. Ale według mnie to ślepe okrucieństwo. Ciotka mówiła, że ona ustawicznie wyciąga ręce, obejmuje to ją, to matkę za szyję i prosi o ratunek. A tu nic nie można pomóc, choćby ściany drapać. Mdłości ciągłe, bóle coraz większe, nogi jej opuchły zupełnie. Doktor nic nie orzeka i powiada, że wszystko może się obrócić na złe lub na dobre. To wiedziałem i bez niego, gorączki czterdzieści stopni, przytomna ciągle.